Mili Państwo, gdyby się Państwo zastanawiali o poranku, cóż począć z tak pięknie rozkwitającym dniem, to polecam prywatne domowe obchody ogólnopolskiego dnia pisania. Piórem. Data nieprzypadkowa, bowiem to właśnie 12 lutego 1884 roku w Nowym Jorku Louis Edson Waterman opatentował pierwsze wieczne pióro. I to był początek końca zmory pisania stalówką i maczania pióra w kałamarzu, co kilka napisanych smów i zmory łap poplamionych atramentem, co sam pamiętam z pierwszych klas szkoły podstawowej. Dziś wieczne pióra również wręcza się w prezencie, ale po to, by nimi efektownie podpisać, ja wiem, kontrakt, wpisać ocenę do indeksu, czy skreślić życzenia dla solenizanta. Ale to dzisiaj tylko elegancki gadżet. To, co chcemy zapisać, wystukujemy na klawiaturach komputera czy nawet smartfona. A przecież stara, dobra sztuka przesuwania jakimś pisadłem po papierze bynajmniej nie zanikła. Nasza noblistka Olga Tokarczuk większość swoich książek pisanych w trakcie licznych podróży notowała na skrawkach papieru, na serwetkach w kawiarni, na odwrotach biletów lotniczych, na marginesach ulotek reklamowych i dopiero potem, w hotelu czy w domu układała z tego całkiem niezłą literaturę, co naprowadza nas na wniosek, że najpierw dobrze byłoby mieć coś do powiedzenia, a jakieś pióro zawsze się znajdzie. I jeszcze przypada na dziś Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy zimą. Obchodzących to święto w tym pandemicznym czasie jest znacznie więcej niż zwykle, ale oni nie tyle dojeżdżają do pracy. Co pracują rowerem, sunąc z jednego końca miasta na drugi jako kurierzy najczęściej przesyłek kulinarnych, co dla wszystkich bywa kłopotliwe i niebezpieczne, bo wyprzedzać takiego rowerowego kuriera nie przekraczając osi jezdni, to ryzykować wpychanie się na trzeciego i często mijać się z samochodem jedącym z naprzeciwka no, na grubość lakieru. Nie wyprzedzać rowerzysty. To znaczy wlec się za nim kilometr, dwa, trzy z prędkością 30 na godzinę, mając za sobą dziesiątki aut, które też ciągną jak za pogrzebem. A przecież taki rowerzysta to równoprawny uczestnik ruchu drogowego, należy mu się, też jest w pracy tak jak my. No, tylko to miejsce pracy rowerzysty zrobiło się jakieś dziwaczne i niebezpieczne. Historia przypomina, że 12 lutego 1994 roku z Galerii Narodowej w Oslo skradziono jedną z wersji obrazu Krzyk Edwarda Munka. Przypominam, w Norwegii ten obraz to narodowa świętość, jak u nas, ja wiem, bitwa pod Grunwaldem, ale obraz się odnalazł. Oglądałem go półtora roku temu w Muzeum Edwarda Munka w Oslo. Tyle, że obraz ma teraz swojego własnego osobnego strażnika. Ale przed muzeum stoi jego atrapa. Z dykty można włożyć głowę w otwór, krzyknąć i zrobić sobie zdjęcie. Głowę włożyłem, krzyknąłem, zdjęcie zrobili mi japońscy turyści. Na szczęście nie rozumieli, co krzyknąłem, bo byłbym pociągnięty za obrazę moralności. A tak, miałem tylko uciechę. Wiesław Kot.